Nie będą grały na stadionie mecz oficjalnego, chociaż zapewne zagrają jakiś mecz pokazowy, tak samo jak było wtedy 4 lata temu na Polonii, a więc zaczniemy od Ewy Piątkowskiej, reprezentantki polskiej grupy, także zawodowej pięściarki. No i właśnie chciałem zapytać o to, po pierwsze, jak wygląda kobiece rugby w Polsce, a po drugie, kiedy stoczy kolejną zawodową walkę. Pierwsze drużyny kobiece powstały w 2001 roku. Ja po pierwsze zarejestrowały się w Wisłę Sochaczew i w tamtym sezonie zgłosiły się tylko 3 drużyny do rozgrywek. W tym sezonie będzie tych drużyn już 10, z tym, że 14 drużyn działa i trenuje, tylko niektóre borykają się z problemami kadrowymi czy finansowymi, więc nie mogły zgłosić się do rozgrywek. Ale jak widać, rugby kobiet się rozwija i więcej drużyn przekłada się na wyższy poziom w naszej lidze, a także na lepszą grę kadry. 2 lata temu wygrałyśmy dywizję B europejską i awansowałyśmy do dywizji A. W tym roku na Mistrzostwach Europy zajęliśmy 4. miejsce i byłyśmy o 1 mecz od awansu do Top 12, czyli najwyższej ligi europejskiej. Tak więc no, za rok na pewno też spróbujemy awansować i myślę, że mamy duże szanse, żeby w ciągu najbliższych lat grać już z najlepszymi europejskimi drużynami. No i jeszcze dwa pytanie o twoją drugą pasję, czyli o zawodowy boks, bo już jesteś po debiucie, ile masz walk na koncie i kiedy następną walkę stoczysz i gdzie i czy boks przydaje się w rugby i rugby przydaje się w boksie, jak to jest? Tak, jestem już po debiucie. Pół roku temu wygrałam swoją pierwszą zawodową walkę. Drugą będę miała 31 sierpnia w Radomiu. Jak na razie udaje mi się łączyć te dwa sporty, dlatego że moje walki wypadają na przerwy międzysezonowe. Więc jak na razie jest łatwo, ale jeśli dostałabym propozycję walki podczas sezonu, to myślę, że musiałabym się na coś zdecydować, dlatego że jak podpiszę się kontrakt na walkę, to nie należy już robić rzeczy, które mogą spowodować kontuzję. Jednak rugby to jest dosyć kontuzjogenny sport. No ale jak na razie skupiam się na najbliższej walce. Za kilka dni już będę znała przeciwniczkę. Wiem, że będzie to zawodniczka z zagranicy. No i kimkolwiek by nie była, będę się starała ją znokautować. No i nie chciała nam powiedzieć Ewa, czy używała bokserskich technik w czasie meczu rugby, ewentualnie rugbowych w czasie bokserskiego pojedynku. Z tego co pamiętam, nawet nigdy blaszki nie zrobiłam na boisku, więc nie używam umiejętności bokserskich. Blaszka to jest taka obrona, proszę Państwa, przed atakiem rywala, wyprostowaną ręką. No i to troszeczkę z boksem ma wspólnego, ale teraz już przejdźmy do, myślę, tak sportowo najpierw zacznijmy, a więc Marek Płonka, nowy trener reprezentacji. To jest jego pierwsze spotkanie z takim gronem dziennikarzy. Mecz ze Szwedami to będzie jego debiut. Marku, myślę, że najpierw 3 zdania będę do niego mówił po imieniu, bo razem rywalizowaliśmy i czasem też używaliśmy technik bokserskich, ale to było dawno i zawsze po meczu rugbyści podają sobie rękę i też to dodam, bo kiedyś przyjaciel Marka, serdeczny trener, były trener naszej reprezentacji, Bogdan Wenta, udzielił takiego wywiadu u Gazecie Wyborczej Przemkowi Węczkowi, nie wiem czy dzisiaj jest z nami, miał być. I właśnie opowiadał o tym, że poszedł kiedyś na mecz rugby do swojego przyjaciela Marka Płonki, w tym, że wywiadzie opowiadał. No i strasznie się zdziwił, bo na meczu no, było ostro, kilka razy doszło do jakichś bokserskich pojedynków, a potem po meczu wszyscy podali sobie ręce i poszli razem na piwo. On nie mógł tego wtedy zrozumieć, wytłumaczył mu to już Marek. Ale myślę, że Marka nie będziemy już pytali o te sprawy bokserskie, o jego przyjaźnie może innym razem. Teraz zapytamy, poprosimy, żeby w kilku zdaniach opowiedział o sobie, jak to się stało, że doszedł tu, gdzie jest, a więc objął stanowisko trenera reprezentacji Polski. Witam Państwa na wstępie. Zacznę może opowiadać o rugby, o mojej przygodzie z rugby. W rugby zacząłem grać dosyć późno, bo w wieku 19 lat. Miałem grzebiąc w Lechii Gdańskiej. Po kilku latach gry, w 1988 roku, wyjechałem do Francji. Przegrałem tam 7 sezonów w pierwszej lidze francuskiej. Uważam ten okres za, no, dla mnie za bardzo udany. Duże doświadczenie jako zawodnika, również przez 2 lata w Strasburgu byłem kapitanem tej drużyny francuskiej, także chyba byłem jedynym Polakiem na razie, który się dochrapał takiego stanowiska. Po powrocie grałem w Lechii, zresztą nigdy nie zmieniałem klubu, zawsze byłem wierny Lechii Gdańskiej. Pomagałem trenerom od 2003 roku, już prowadziłem zespół sam, z przerwami, potem jako drugi trener. To były w tym czasie 2 tytuły mistrza Polski, 1 w tym roku. Udało nam się zdobyć
podwójną koronę. Zresztą zdobyliśmy również Mistrzostwo Polski siódemek. Z Grześkiem Kacałą rok temu zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Także tyle pokrótce mojej karierze trenerskiej, 10 zawodniczej trenerskiej. Przez 10 lat asystowałem z ławki trenera albo byłem pierwszym trenerem. Także mam, wydaje mi się, spore doświadczenie, gdzie w polskiej lidze nie jest łatwo. Tata Marku, chcielibyśmy, żebyś w kilku zdaniach opowiedział nam o swojej koncepcji reprezentacji. Jak ty widzisz, co może chciałbyś zmienić? Każdy trener ma swoją wizję, dlatego poprosimy cię o to, byś przedstawił w kilku zdaniach swoją wizję reprezentacji Polski w rugby. Chcę na wstępie powiedzieć, że Tomek Putra zrobił bardzo dobrą pracę i cenię to, co zrobił, i na pewno będę kontynuował jego dzieło. Może trochę zmienię parę rzeczy. Rugby jest bardzo prostą grą. Tak się tylko wydaje z boku, że jest skomplikowana, ale czym prostsze rozwiązania, tym lepsze. Myślę, że postarałem się zorganizować, zebrać grupę około 30 zawodników, którzy przez najbliższe pół roku będą współpracować ze mną, którzy zgłosili akces do reprezentacji. Jest w tej grupie 7 zawodników grających za granicą, Polaków, którzy pojechali do francuskich klubów grać w rugby. Będę korzystał z ich doświadczenia na pewno i z ich na boisku. No cóż, jeżeli chodzi o cel najbliższy, to najbliższy cel, tak jak wszystkim zawsze powtarzam, to jest mecz Polska-Szwecja. Małymi kroczkami do przodu, następny mecz, następny. Na końcu, po 5 meczach, zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu. I najważniejsze, żeby sobie zrobić przyjemność z gry, żeby z tych zawodników wykrzesać więcej niż mogli do tej pory. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o motywację przed meczem, czuję się na siłach i jak nam się to uda, to postaramy się stworzyć takie widowisko, żeby kibice chętnie na nasze mecze przychodzili. A mogę gwarantować, że w rugby nigdy nie jest 0-0. Rzadko. Dziękujemy Markowi. Pytania za chwilę. Oddam teraz głos naszym zawodnikom. Już ich przedstawiałem. Adrian i Cyprian, obydwaj prawnicy. Adrian, 4 rok prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przepraszam, Adrian to już aplikant adwokacki, a Cyprian to 4 rok. Dlatego po starszeństwie zacznijmy od Adriana. Filar, a więc zawodnik pierwszej linii Młyna. Bardzo ciężkie zawsze zadanie na boisku. Mówi się, że filar, jak drzwi są zamknięte, no to niespecjalnie się tym przejmuje, ma po prostu przejść, a jak drzwi były zamknięte, to problem drzwi i tego, kto ich nie otworzył. No ale jak widać, głową może przebić każdy mur, ale też potrafi pracować głową. Adrian, ale nie będziemy pytali o twoją pracę w sądzie i o twoją aplikację adwokacką. Zapytamy o to, jak ty widzisz szansę naszej reprezentacji na ten upragniony awans do tej grupy 1A. Bijemy się o to już od 6 lat. Tak, to prawda. No, nasza grupa jest bardzo wyrównaną grupą. Tutaj każdy może wygrać z każdym. To pokazało dotychczasowych 5 kolejek. Przed nami 5 meczów. Dopóki piłka w grze, myślę, że jesteśmy w stanie walczyć o awans. Będzie to ciężka na pewno sprawa. Jednak należy pamiętać, że mamy 3 mecze u siebie. Najważniejszy zdecydowanie będzie mecz jednak w Niemczech, który w listopadzie się odbędzie. Myślę, że jeżeli wygramy te 5 meczów, to szansa awansu jest bardzo duża. Kolejne pytania to już będą od dziennikarzy Cypriana. Zapytamy, bo Cyprian jest wychowankiem warszawskiej Skry. Zagra więc przed własną publicznością, ale obecnie jest zawodnikiem Lechii Gdańsk i podopiecznym klubowym także Marka Płonki. Zatem zapytamy Cypriana o to, jakim trenerem jest Marek Płonka. Czego możemy się spodziewać i zawodnicy Płonka? Osobiście uważam, że jest to osoba na odpowiednim stanowisku i koncepcja gry, którą przyjęliśmy jako Lechia Gdańsk przez ostatnie 2 lata, zdobycie Mistrzostwa Polski w rugby, Mistrzostwa Polski w rugby w 7-osobowej odmianie olimpijskiej czy w rugby plażowym. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 lat zdominowaliśmy polskie rugby. Myślę, że ta koncepcja, którą przyjmuje Marek Płonka, taktyka i wizja rozwoju polskiej kadry, myślę, że przyniesie bardzo dobry efekt i główną zaletą dla mnie jako zawodnika, którą ma trener Marek Płonka, jest przygotowanie mentalne, psychiczne do zawodów, do meczu. Przygotowanie, gdzie godzinę przed rozgrywamy zawody, wpajanie różnych rzeczy, przygotowanie, mobilizacja do zawodów, do meczu, do najważniejszych meczów w lidze. Jest to główna zaleta.
i myślę, że ta koncepcja, którą przyjęliśmy przez ostatnie dwa lata, myślę o tym okresie, w którym ja gram w gdańskiej Lechii, myślę, że to jest okres, w którym zdobyliśmy bardzo dużo i myślę, że to samo zrobimy w kadrze Polski, to samo zrobi trener Marek Płonka i jak powiedziałem na wstępie, uważam, że jest to osoba na odpowiednim stanowisku i jest z trenerem Markiem bardzo możliwy awans do eliminacji Pucharu Świata, jak i do wyższej dywizji. Dziękujemy Cyprianowi. Ja jeszcze zanim oddam głos kolejnym naszym gościom, to tutaj małe faux-pas popełniłem, bo przedstawiłem prezesa rugby klubu, ale jest z nami też legenda polskiego rugby, mój przyjaciel, wieloletni trener reprezentacji Andrzej Kopyt. Powitajmy go, bo na pewno ma wiele do powiedzenia i też dziennikarzom go przypominam. Jest z nami także trener drugiej naszej reprezentacji, reprezentacji olimpijskiej, a więc reprezentacji w rugby siedmiosobowym, Krzysztof Wolf. Tam stoi przy stoliczku w tej biało-czerwonej koszulce. Witamy serdecznie. Są z nami także ludzie ze środowiska, są z nami rugbyści, nie tylko z sochaczewskiego rugby klubu, ale przecież z warszawskich klubów, ze Skry, z AZS-u, z Legii, nowej sekcji. Są z nami także Syrenki warszawskie, a więc są wszystkie warszawskie sekcje. A teraz już myślę, że czas, żeby kilka zdań powiedział sekretarz generalny naszego związku, Grzegorz Borkowski. W Polskim Związku od pół roku, może troszkę dłużej, realizowana jest strategia, nowa strategia rozwoju tej dyscypliny. No i możemy się chyba, panie Grzegorzu, pochwalić pewnymi sukcesami. Oddaję głos sekretarzowi generalnemu. Ja także witam państwa bardzo serdecznie. I na wstępie pochwalę się właśnie tym, że pomimo trudności, jakie dotykają cały polski sport, myślę, że przykładów można by pokazać bardzo wiele. Staramy się czynić wszystko, co w naszej mocy, żeby dyscyplina stawała się coraz bardziej popularna, a także, żeby jak najwięcej osób mogło się zetknąć z tą piłką, która do niedawna w wielu miejscach Polski wydawała się bardzo dziwną. Tylko na przestrzeni wiosny 11 tysięcy młodych ludzi w szkołach miało okazję poznać tajniki naszego sportu i myślę, że biorąc pod uwagę fakt znacznego ograniczenia dotacji ministerialnych, które dotknęły, tak jak powiedziałem, nie tylko nasz związek, jest to wyczyn wart podkreślenia. Bardzo krótko odniosę się do tego, o czym była też już mowa. Podziękowania, które zostały skierowane do poprzedniego trenera reprezentacji Polski, Tomasza Putry, oczywiście są jak najbardziej na miejscu. Podkreślamy zawsze, że umożliwił i pomógł on wyjechać do Francji wielu czołowym młodym zawodnikom. Niemniej jednak nie wszystkie jego działania były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Natomiast wizja rozwoju, o której bardzo krótko powiedział nowy trener reprezentacji, została zdecydowanie poparta przez Zarząd Polskiego Związku Rugby. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby z reprezentacją mogli utożsamiać się wszyscy kibice w Polsce i żeby to była rzeczywiście polska reprezentacja, tym bardziej, że w ocenie aktualnego trenera często zawodnicy grający w polskiej lidze są w stanie unieść ten ciężar odpowiedzialności za grę w barwach narodowych i mogą z powodzeniem walczyć o awans do najwyższej właściwie już dywizji w rugby europejskim, a także pokusić się o grę w finale Pucharu Świata, co bez wątpienia byłoby bardzo znaczącym etapem w rozwoju polskiego rugby. Dziękuję bardzo sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby. No i właśnie rozwój polskiego rugby, także ten mecz nie mógłby się odbyć bez pieniędzy. Te pieniądze to sponsor, nowy sponsor tego meczu. Mamy nadzieję także na nowy sponsor na dłużej polskiego rugby. Pan Benjamin Krasicki, wiceprezes Marku Corporation Group. Panie Marku, dlaczego rugby? To po pierwsze, a po drugie proszę powiedzieć kilka zdań o swojej firmie, która zdecydowała się wesprzeć polskie rugby. To może zacznę od tej nudniejszej części, tylko powiem kilka słów o firmie, a później przejdę, dlaczego zdecydowaliśmy się na sponsorowanie rugby.
Nazwa naszej firmy w skrócie jest M2CS. Jest to firma, która działa w tej chwili w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zatrudniamy prawie 20 tysięcy pracowników. Propozycja zostania sponsorem reprezentacji rugby zbiegła się w czasie z wejściem naszym na rynek polski. Między innymi dlatego się zdecydowaliśmy, żeby zasponsorować. I w tym momencie też chciałem bardzo podziękować za tą propozycję. Jest to dla nas coś ważnego. Postaramy się nie zawieść i postaramy się naprawdę wspomóc tutaj Państwa w tych działaniach. Zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. A odpowiadając na pytanie, dlaczego rugby, ja przez wiele lat trenowałem akurat działałem w innym sporcie zespołowym i pracuję w tej branży security, ochrony osób imienia od 20 lat. Muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele takich wspólnych cech pomiędzy jakby tą działalnością, którą w tej chwili prowadzę biznesową, a działaniem w sportach zespołowych, a myślę, że szczególnie w rugby. Jakby te cechy wspólne się narzucają jakby same, można je łatwo jakby skojarzyć, natomiast wymienię tylko to, że zarządzając już wiele lat firmą, zawsze wskazuję moim pracownikom, że praca zespołowa jest najważniejsza, podobnie jak w grach zespołowych w sporcie. Nie chodzi o to, żeby był jeden gwiazdor, jeden mistrz, tylko chodzi o to, żeby wszyscy ze sobą dobrze współpracowali. Druga rzecz to jest to, co jest istotne i w biznesie, i właśnie w sportach zespołowych, to jest dobra taktyka i polityka, w jakim kierunku idziemy. Tutaj z tych nawet krótkich wypowiedzi trenera wnioskuję, że ta taktyka będzie bardzo dobra, jeśli chodzi o reprezentację rugby. Tak samo u nas w biznesie, my też musimy jakby myśleć taktycznie, sprytnie i po prostu wygrywać z konkurencją. Także to są główne powody, dla których postanowiliśmy zasponsorować, wejść tutaj finansowo w organizację i meczów i wejść po prostu finansowo w tą działalność. Także takie są jakby nasze przemyślenia i tak to wygląda. Dziękuję bardzo. I teraz jest ten moment. Ten stolik tutaj nie bez kozery stoi. I nie bez kozery siedzi tutaj także Maciej Prażek, tak jak mówiłem, wiele lat kapitan naszej reprezentacji. I go za chwilę zapytam o to, czego możemy się spodziewać po tym meczu, jakie działania już podjęliśmy, kiedy pojawią się bilety. Ale najpierw to zaproszę pana tutaj obydwu do stolika, właśnie Macieja jako przedstawiciela organizatora rugby klubu i pana Benjamina. To są, proszę państwa, koszulki reprezentacji Polski. Ta biała to jest koszulka naszych pań. A czerwona to jest koszulka naszych panów. Zapraszam tutaj do stolika i teraz nastąpi uroczysty moment podpisania umowy sponsorskiej. Tak, mamy podpis.